niesamowicie trudne zadanie i jak zawsze. No właśnie. Pokonanie Fnatic w Europie zazwyczaj jest trudnym zadaniem, bo ta ekipa od tak długiego czasu znajduje się w topce, ale zobacz, Fnatic panuje Sony. Po prostu nie chcą tym grać sami, a XL prawdopodobnie Pike, się z tego tak cieszy. Ale Pike wykluczony i tu mnie nie dziwi. Potencjalnie 3 wykluczenia w Helisanga, chociaż wiemy, że ta karma raczej w stronę pójdzie. No i patrzymy w tym momencie na pierwszy pik. Jeżeli będzie miała nim być Kai'Sa, to w takim razie rozwieje nasze wszystkie wątpliwości Fnatic w kwestii zagrania, czym by chcieli. A patrzymy na twarz Buipo i on się chyba o czymś dowiedział. Na pewno Buipo jest graczem, który dowiedział się, jak lepiej sobie radzić ze swoim życiem prywatnym, bo poprzedni split w wykonaniu top lanera Fnatic był dość słaby, ale niedawno w wywiadzie przyznał się, że miał dużo problemów w życiu prywatnym, nie był w stanie pogodzić do końca tego, że wprowadził się ze swoją dziewczyną, tego, że jest graczem Fnatic już teraz jako jedynym top lanerem i cała ta sytuacja troszeczkę go przytłoczyła, nie poradził sobie z presją, która go otaczała z każdej strony i w tym momencie w summer splicie wygląda już lepiej. I tak jak powiedziałeś, nauczył się z tym radzić, tak, w tym samym wywiadzie, bo obstawiam, że mówimy o tym od shotcallera. Naturalnie. Tak, słuchajcie, naprawdę... Trudno o inne wywiady, jeżeli... Jeżeli chcecie naprawdę dobre wywiady i w sumie jedyne w kwestii LEC ogólnodostępne, to polecamy The Shotcaller, ale tak przede wszystkim mam wrażenie, że podchodzi do tego o wiele lżej, tak żartuję sobie, że przyszły tydzień w NA to będą dla niego wakacje. To będą, nie oszukujmy się, Team Liquid is so free, man. Najprawdopodobniej tak. Ale mimo wszystko fakt, że właśnie również dziewczyna jest dla niego obecnie najważniejszą podporą w życiu, gdzie wcześniej nawet ona miała trudno gdzieś tam z poradzeniem sobie z całą sytuacją. Tak dobrze jest wiedzieć, że zawodnikowi, mimo tego, że społeczność go wspierała, teraz idzie rzeczywiście dobrze, że teraz to jest prawda, że wcześniej ludzie tylko myśleli, że Buipo sobie dobrze radzi z presją, teraz sobie faktycznie z nią dobrze radzi, więc miejmy nadzieję, że to będzie dobry split dla top lanera, który przecież miał świetnie zastąpić Soaza. Miał niezły highlight tak, już w swojej karierze, ale jeżeli chodzi o ten draft Sylvan, bo myślę, że musimy do tego przejść, ciekawe wybory już na samym starcie, bo widzę Yumi dla Helisanga, to jest kreatywny wspierający. Jeżeli ktoś ma wycisnąć 100% z Yumi, Helisang na pewno byłby jednym z moich pierwszych wyborów, jeżeli chodzi o Europę. Dalej jest Aatrox i myślę, że dla Fnatic to jest absolutny flex pick pomiędzy Buipo, Broxahem a Nemezisem. Korki mógłby sugerować, że wybór dla Nemezisa już mamy, ale niewątpliwie dla Buipo jest to komfort od dłuższego czasu. No, w takim razie zobaczymy, ale jeszcze w kwestii Yumi, ponieważ widzimy ze strony Excel, że została podjęta Sivir i Lux. I ostatnio zostało wypuszczone wideo, w którym tłumaczyłeś wiele zawiłości związanych z tym kotkiem. A jest ich jeszcze więcej? Właśnie, i tutaj moje pytanie, tak, dlaczego bierzesz Sivir i Lux? Dlaczego bierzesz pałkujący botlane i w sumie taki, który będzie miał bardzo proste priority na Yumi? Chyba odpowiedziałeś właśnie w pytaniu, jest ze względu właśnie na priority. Sivir jest doskonała z Yumi, ale jest również dobra przeciwko. Spellshield pozwala ci zanegować Prowling Projectile i również łatwo ci puszować linię. Lux do tego wszystkiego dorzuci tarczę, jeżeli to obijanie przeciwnika stanie się rzeczywiście nieznośne. I na koniec tego wszystkiego po prostu dodaj jej możliwości puszowania. Sivir Lux to jest jedna z moich ulubionych linii na obecnym patchu, ze względu na to, że rzucasz Lucent Singularity. Sivir dorzuca do tego Boomerang Plate i fala została spuszowana. O tak! To, co mnie ciekawi, bo jest potencjał na to, że to będzie korki na bocie. Pamiętajmy, że to się bardzo rzadko, ale pojawiło w ciągu ostatnich kilku miesięcy. I teoretycznie Reckless mógłby to wziąć. Chociaż, jeżeli chodzi o strategię draftów Fnatic w ostatnim czasie, zazwyczaj ostatni wybór pierwszej rotacji lądował w stronę Mezisa. Więc mimo wszystko obstawiałbym, że to jest prawdopodobnie blind pick korki. Ale Fnatic ostatnio bardzo kombinuje z draftami. I po prostu nie chciałbym wykluczyć tej możliwości. Trzeba to brać pod uwagę. Masz dwa flexy potencjalnie ze strony Fnatic i nie możesz się z tym nie liczyć. Szczególnie, że jeszcze raz, Fnatic gra na Excel. Ponownie nie chciałbym sugerować niczego nieprzyjemnego, ale mogą chcieć pewne rzeczy przetestować. Więc korki na bocie mógłby się okazać właśnie takim eksperymentem poniekąd. Excel z wyborem, który widzieliśmy w poprzednim meczu, który zadziałał naprawdę dobrze. Trzeci raz już dzisiaj ta Akali Sylvan i ona nam troszeczkę wraca. Wydaje mi się, że to jest częściowo efekt osłabienia Sylasa. Właśnie. Pamiętajmy, że to była dla niej jedna z najgorszych linii i wydaje mi się, że po prostu z tego będą korzystać zawodnicy, ale ten Ezreal rozwiał wszystkie wątpliwości. Nemezis będzie grał Korkim, a Broxa swoim sztandarowym, najbardziej rozpoznawalnym wyborem, jakim jest Lee Sin. I mega mi się to podoba, tak? Buipo dostaje Aatroxa, Broxa dostaje Lee Sina. Reckless dostaje Ezreala i wygląda super po prostu. Mystic naświetla potencjalnych top lanerów, naświetla również potencjalnego wspierającego. To by było bardzo ciekawe, gdyby Lux ostatecznie okazała się flexem. To by troszeczkę zmieniło postrzeganie dolnej alejki, ale ostatecznie będzie to pop i zakładam, że powędruje w ręce Expecta, ale wbrew pozorom, bo mogłoby się wydawać, że jest inaczej, wbrew pozorom popi nie jest aż tak dobra w Aatroxa.
Mimo to będzie świetna w kompozycję Fnatic. Możesz zatrzymać Lee Sina, możesz zatrzymać również Yumi i to jest w tym wszystkim najważniejsze. Także jestem ciekaw, czy Expect udźwignie to brzemię, ponieważ na linii będzie musiał się okazać bardzo wytrzymały, tak? Na linii nie możesz sobie pozwolić na żadną wywrotkę, co więcej na żaden błąd. Szczególnie, że Kaedral, aż mi się nie chce wierzyć, że dookoła tej górnej alei będzie się pojawiał. Tak raczej midlane, raczej botlane, tam masz jakieś szanse. Nie zwłaszcza midlane po szóstym. Pamiętajmy, że Corki jest postacią, którą Akali będzie mogła wykluczyć w jednej potężnej rotacji. Z drugiej strony Nemesis również. Zakładam, że tutaj szybko pojawi się nam odstraszacz duchów, bo wydaje mi się, że Hexdrinker będzie absolutnie kluczowy w stosunku do tego, że ta ilość obrażeń magicznych ze strony przeciwnego midlanera będzie po prostu potworna. Potworny może być ten mecz dla Excel, tak? Mają 0-5 chłopaki. To może być ciężkie. Wspominaliście podczas meczu Vitality, jak bardzo dla nich zbawieńczy było wczorajsze zwycięstwo, gdzie ci goście w końcu gdzieś tam się uwolnili od tej klątwy, tak? Ich psychika w końcu doznała tego smaku zwycięstwa, czy też smaku nieprzegranej, jak ty to podkreślałeś. I dla Excel nie zapowiada się, żeby miało to nastąpić w tym tygodniu. Ale pamiętaj, że nadal jest to stosunkowo młody skład, bo jest to szósta gra Mystica w LEC, jeżeli chodzi o ostatnie dwa splity, albo nawet piąta. Jeżeli zaś chodzi o Mikiego, to również jest dopiero jego czwarta gra, więc to nie jest tak, że ci zawodnicy mają ogromne doświadczenie. Po drugiej stronie za to doświadczenia nie brakuje. Reckless Hillisang, jeden z najbardziej przerażających botlane'ów w Europie, więc League European Championship, pokażcie nam swoje igrzyska, bo potencjalnie możemy mieć bezsprzecznego lidera w tabeli. Proszę bardzo, czy miałoby się zadzieć? 6-0, jeszcze raz. Być może, ale dopóki się ten mecz nie skończy, się nie dowiecie, drodzy widzowie, więc zobaczcie, jak pięknie i symetrycznie wygląda kwestia wyniku, ale jak pięknie i symetrycznie wygląda na mapie, już bym nie powiedział, ponieważ Fnatic postanowiło się zabezpieczyć przed ewentualnym wejściem do dżungli. I nie dziwi mnie to o tyle, że widzimy w przeciwnej drużynie Jarvana, widzimy w przeciwnej drużynie Lux, Sivir, to są wszystko dobre postaci na Invade, więc Fnatic po prostu czekało. I pamiętajmy, Fnatic jest i zawsze było jedną z najbardziej kreatywnych drużyn na level 1. Szukasz Invade'a, oni często będą mieli sposób, jak go dokonać, ale również często znajdą sposób, jak zatrzymać potencjalną inwazję przeciwnika. Ale Sylvan, mam do ciebie pytanie. Okej. Okay. To Dawid Sonek, czy to jest Nemesis? Bo ten Corki gra z Klepto. Tak, ostatnio rzucałem tą ciekawostką i musiałem się upewnić jeszcze raz. Nemesis grał duo z Dawid Sonkiem. I co więcej, oddał Dawid Sonkowi main rolę. Tak, tym duo uczył się Kayle. Tak, tak, to jest wow, więc jest szansa, ale że... A propos wow, Sylvan, mamy zamianę linii i to jest super sprytne ze strony Fnatic, ponieważ Aatrox dobrze radzi sobie z Akali, jest w stanie obijać ją na linii, dodatkowo jego sustain sprawia, że dużo trudniej Mikiemu będzie sobie poradzić na laning phase'ie, a Corki w Poppy brzmi jak... Autoatakuje z dystansu, powodzenia w skracaniu. I kolejna sprawa, Broxa będzie miał 100 razy łatwiej zgankować mida w tym momencie. Tak, masz niesamowitą szansę, żeby Bwipo miał świetny start w tę grę, prosto, żeby go wystrzelić w środkową fazę gry. Także to jest genialny pomysł i chciałbym zauważyć, że to jest już dzisiaj druga gra z rzędu, kiedy mamy taką zagrywkę. I to jest ostatnio coraz popularniejszy manewr, ze względu na to, jak dużo znowu pojawiło się flexpików, ale przede wszystkim dlatego, że mam wrażenie, że 2018 i 2019 to po prostu ogromny czas zmian w League of Legends, Sylvan, i widzimy tyle szalonych pomysłów i mam wrażenie, że gracze po prostu otworzyli się na ideę eksperymentowania i szukania mniej typowych zagrań. To jest po prostu jedno z nich. Jak sobie o tym pomyślisz, to nie dość, że gracze się na to otworzyli, to Riot Games stwierdziło, że trzeba nadać temu jeszcze większe tempo. I tutaj rework Mordekaisera, tutaj kolejna postać, Qiyana pojawi się nam za niedługo na Summoner's Rift, tak? Dla zawodników? To jest mega wymagający czas. Niewątpliwie. Wymagający czas również będzie miał botlane Excel, mimo tego, że w tym momencie puszują, to pamiętajmy, Yumi Ezreal to jedno z najsilniejszych połączeń. Obok Sivir właśnie Ezreal jest stawiany w tej najwyższej półce. Ja również od siebie dorzuciłbym tam Luciana. Wydaje mi się, że to jest także potężne zestawienie, ale te botlane z Yumi często mogą dać się we znaki. Broxa, jemu na pewno da się we znaki ten totem wizji, bo teraz Kager wie, gdzie jest przeciwny jungler. I tu pojawia się dla mnie pytanie, co Jarvan zrobi z tą informacją? Tak, mógłby wejść do dolnej dżungli, po prostu zgarnąć sobie raptorki, albo pomóc swojej dolnej alei, ponieważ Reckless prawie został wymazany. I Hillisang był bardzo cierpliwy z tym uzdrowieniem, bo nie użył go przez całą tę wymianę. Reckless prawdopodobnie będzie musiał wrócić do bazy i tam nie będzie dobrego recalla, bo zobacz, że nie ma przedmiotów, a w międzyczasie Nemesis chyba się troszeczkę zapuścił na tym topie, to może być First Blood, to tak dla Expecta! To było naprawdę dobre, rób to Expect First Blood na górnej alei, to miała być wygodna, niczym niezagłuszona linia!
I zobacz, co się dzieje na bocie. W tym momencie uzdrowienie. Jest jeden heal, drugi heal, jest teleportacja, ale Rekkles chyba tutaj przeżyje. Co więcej, pojawia się Bwipo i nagle ta sytuacja okazuje się być dość słaba dla XL 4-3, ale to oni uzwiewają. Ej, ale wyglądało to tak obiecująco, tak? Przez chwilę byłem w stanie uwierzyć, że XL nagle nada niesamowite tempo rozgrywki. Przez chwilę byłeś gotów uwierzyć, że XL od tak z dnia na dzień nauczył się grać w League of Legends. Prawdopodobnie tam popełniłeś błąd. Nemesis już steleportował na topa i bycie byłym midlanerem Fnatic nie oznacza, że nie poszedł w ślady swojego poprzednika. Bycie następnym midlanerem Fnatic nie oznacza, że nie poszedł w ślady swojego poprzednika, bo chyba wziął jakieś lekcje od Capsa, jak nie grać na górnej alejce. Ale i tutaj w ogóle chciałbym trochę dłużej o tym porozmawiać, o tym temacie, bo wydaje mi się, że jest to bardzo ważne. Gracze zaczęli więcej eksperymentować, Sylvan. Widzimy dużo więcej nietypowych zestawień, widzimy dużo więcej kreatywnych counterpicków, widzimy Twisted Fate'a pod AD na midzie z kleptomancją, notabene właśnie od Nemesisa. Liga Legend zaczęła nam się otwierać i jak to mówi angielskie powiedzenie, świat jest twoją ostrygą czy coś tam i możesz naprawdę, naprawdę dużo rzeczy w LoL'u zrobić, ale pewne schematy działania są bardzo konkretne i środek to jest krótka linia. To jest linia o konkretnych założeniach. Duże znaczenie ma push, duże znaczenie również ma to, jakie masz zestawienie. Na topie musisz uważać na ten długi matchup, zwłaszcza kiedy przyjmujesz dwa talent hity za darmo i Poppy skraca dystans stosunkowo szybko, zwłaszcza kiedy odpali Steadfast Presence, jest wtedy szybsza i również rywal nie może odlecieć. Świetnie zablokowane wuj. Caps popełnił ten sam błąd, po prostu dał rywalowi skrócić dystans, oczywiście ona Kali. I to się skończyło fatalnie, potencjalnie dla Fnatic również może. Tak, mogło być o wiele gorsze, tak na szczęście nie stało, nie udało się wysnowbolować tej akcji XL. Na bocie. Mhm. Plus, chciałbym zauważyć, że zanim dostaliśmy pauzę, bardzo dużo minionów na górnej alei było przygotowane do sfarmienia, a tam się expect nie pojawił, a już wtedy różnica w minionów wynosiła około 11, więc mam wrażenie, że to jedno zabójstwo wiele krwi nie napsuje Nemesisowi, mimo tego, że było dużym błędem. I tu nie do końca się zgodzę, bo pamiętajmy, że Poppy jest postacią, która doskonale korzysta ze złota, które otrzymuje i jeżeli Poppy miałaby 10-20 creepów straty i 0 killi, to byłaby naprawdę w potężnej dziurze. Teraz będąc 10-20 creepów do tyłu, ale mając to zabójstwo, de facto praktycznie neutralizujesz te różnice, więc to jest duża sprawa. Pytanie tylko, jak ile więcej nastakuje sobie Nemesis z tym korkiem z kleptomancją, ale nie chcę nic mówić, Sylvan, korki na topie z klepto, to naprawdę brzmi jak Davidsonek. Czy Davidsonek i Nemesis to są bracia? Czy Davidsonek i Nemesis to jest jedna osoba w dwóch świadomościach? Czy są spokrewnieni? Wątpię. Z tego co wiem, Nemesis nie jest z Białegostoku. Jaka jest szansa, że Davidsonek, kiedy grał duo z Nemesisem, to sprzedał wszystkie triki. Słuchaj, stary, korki pod klep, to ale to jest faza, mówię ci. Nie, Nemesis takie, okej, wprowadzę cię do Akademii za Magi Felixa, ale musisz mi sprzedać kilka tipów. Spoko, spoko, czekaj. Bierzesz Kasadina, czekasz do 16 poziomu. Właśnie. Porozmawiajmy o tych drużynach, Sylvan, bo Fnatic na pewno zaliczyło świetny start splitu. Mam tu na myśli pierwszy tydzień, gdzie mieliśmy jeszcze troszeczkę pytań, ale drugi i trzeci póki co potwierdziły, że to jest elitarna drużyna i na pewno Fnatic pokazało nam nową twarz. Oblicze nie zero-jedynkowości, bo trochę mieliśmy wątpliwości, czy właśnie ta ekipa nie jest zbyt pasywna, czy nie jest zbyt zakorzeniona, zakotwiczona w jednym stylu gry. Tutaj na pewno pokazują nam inne oblicze. Czy chyli sanki Rekkles pogonią? Myślę, że mogą przynajmniej opóźnić powrót do bazy, ale zbyt dużo minionów do sfarmienia w tym momencie. A pamiętajmy, że Kotek jednak ma dość mało bazowych punktów zdrowia, więc musi się wystrzegać takich sytuacji. Oczywiście dostał buffo nerfa, bo zwiększona ilość punktów zdrowia, ale ze względu na to, że zadawał za dużo obrażeń z cutdown, więc de facto jest to osłabienie. Mystic nietrafiony tym Prowling Project, ale wróci się do bazy. I botlane XL wygląda nieźle, bo Sivir ma fajne przedmioty, Sivir ma fajną przewagę. A pamiętajmy, że chcecie do tego doprowadzić, tak? Po to bierzecie Sivir na dolnej alei, żeby właśnie móc sobie pozwolić na zdobycie ciut więcej farmy. I fakt, że prawie udało się włączyć Rekklesa, na najbliższe minuty to nie wróży po prostu dobrze. Niewątpliwie. Mamy kolejny swap Sylvan. Tym razem Mickey pojawił się na topie, ale natychmiast Nemesis przerotowuje na środek. I to jest lepsze przysposobienie linii, bo Poppy na krótkiej alejce po prostu dużo nie zdziała. Co więcej, midlaner XL został właśnie wypchnięty przez Broxaha oraz jego towarzysza. I to z kolei oznacza,
Czy oni się po prostu będą swapowali do skutku, aż się znudzi Fnatic również swapowanie? Tak, tylko wydaje mi się, że Fnatic wychodzi na tym lepiej ze względu na to, że mają kontrolę rzeki i leśnika po dobrej stronie. Cajal po prostu był nieaktywny na górnej części mapy, a to z kolei oznaczało, że poty były palone i Miki teraz bez sustainu na środku, a tam Nemesis ma tego jednego potka, ma przewagę poziomu i może delikatnie przeciwnika podgryźć. Oj, może nawet spokojnie wykurzyć go w najbliższym czasie, jednak od dolnej strony mapy masz Cajdrela i pytanie, czy zdaje sobie z tego sprawę Fnatic, że właśnie w ich dolnej dżungli się w tym momencie znajduje, bo również na bot lane mógłby nacisnąć, więc obie te linie, środkowa jak i dolna, są obecnie w potencjalnym niebezpieczeństwie. Wydaje mi się, że Rekkles mający flasha chyba powinien być stosunkowo bezpieczny. No to całkiem sporo obrażeń, szczerze mówiąc, przyjął od wieży Jeskla jak i Mystic, ale spokojnie. Dopiero wszystko się zacznie wyjaśniać dżunglerzy wokół środkowej alei. I wychodzi na to, że Fnatic w końcu rzeczywiście się znudziło, tak? Zdali sobie sprawę, że ciągłe rotacje mogą się przyczynić do lekkiej stracie w farmie. Tylko z drugiej strony, wiesz, to już wygląda nieźle. Swoją drogą udałem się zbaitować. Nemesis nie miał potki i tarczy, tylko Nemesis miał Corrupting Potion i miecz oraz Sapphire Krystala. Przepraszam was, drodzy widzowie, po prostu mój mózg nie nadąża za słopami. W sensie Bwipo. To Nemesis. Widzisz, to się właśnie dzieje. Okay. Bo widzisz, w LCK jak są takie zmiany, to zazwyczaj zmieniają scoreboard na bieżąco. Okej, okay, jest przygotowane zanurkowanie na środku Sylvan i Nemesis, nie ma błysku, Miki za to nie ma HP, Cajal z ładnym podbiciem, ale Expect trochę za dużo chyba tych turret-shotów. I szczerze jestem w stanie uwierzyć, że mogłoby się to skończyć o wiele gorzej, ale zobacz, Excel ponownie z proaktywną akcją. I naprawdę zgrabną, bo to była dobra egzekucja. Nie było możliwości dla Nemesisa tutaj uciec. I zobacz, ile minionów spod wieży straci, jeżeli teraz Broxa czegoś nie zrobi na dolnej, ale na to szanse są zrobi małe. Nie ma opcji, ten ping Ward skutecznie przeszkodzi, przepraszam, Control Ward skutecznie przeszkodzi i XL zapewnia sobie prawie tysięczną przewagę, ale przede wszystkim zabójstwa trafiają do Akalia, to jest w tym wszystkim najważniejsze. Zobaczymy jeszcze raz, jak to się stało, że Helisang został wykluczony. Głupio wyszło. Tak, myślę, że to nie jest twoje założenie na tę linię. Yumi zazwyczaj starasz się nie być łapanym w kontrolę tłumu, ale ej, Mystic z fajną akcją. Właśnie? Ale z fajną akcją również Excel, ponieważ patrzcie na kompozycję Fnatic. Ci goście mieli orać w early mid-game'ie z ewentualnym ubezpieczeniem do późnej fazy gry właśnie w korki. Jednak widzicie Alicina, widzicie Atroxa. Te dwie postaci miały ze sobą fajnie rezonować. Tak, te dwie postaci miały naprawdę mieć duży wpływ na rozgrywkę i nie mają nawet takiej możliwości obecnie. Na pewno zgodzę się z tym, że Fnatic ma kompozycję, która jest potężna w midgame, bo widzę Korkiego na Trinity Force, widzę Ezreala na dwóch przedmiotach, Lee Sina, Atroxa, to jest super team comp w midgame, ale szczerze, early game chyba nie jest aż tak silną domeną. Jedną rzeczą, za którą chciałbym pochwalić Excel, oprócz tego, co już wychwalaliśmy, na pewno są wardy. Cajal w tym meczu totalnie outjungluje Broxaha, tak mi się wydaje. Świetnie podejmuje decyzje dookoła ścieżek w lesie, świetnie podejmuje decyzje dookoła tego, gdzie rozstawia swoje totemy. Broxa jest widziany praktycznie na każdym obozie i to jest ogromna zasługa brytyjskiego junglera. Oj, Mystic! Flash za flash, to jest chyba całkiem niezła wymiana, biorąc pod uwagę to, że teraz Yumi nie ma flasha, Bwipo w międzyczasie bije się z Expectem i nie wiem, czy to dla niego wyjdzie dobrze, bo zobacz, że sporo obrażeń, ale teraz się leczy! Niesamowicie dużo, a pamiętajmy, że w tym momencie Expect jedyną możliwością do ucieczki może być jego flash, to się jednak nie dzieje, przy czym na górnej, ale i Broxa i swoje umiejętności w Expect jeszcze nie powinien posiadać, jeżeli się odpowiednio szybko uda spuszować miniony. Tylko tu chyba jest za dużo punktów zdrowia dla tej Poppy, pamiętajmy, ona ma Time Warp Tonic i dużo HP się uleczyła z tego potionka, w międzyczasie Jeskla z Mystikiem, Lane Kingdom Sylvan, bo to będzie turret brany w 10 minut i Ezreal, Yumi nie powinni przegrywać, czy to jest pora dla Rekklesa wrócić z powrotem na karmę? Mogli mu dać tego Pikersona na dolnej, ale rzeczywiście z karmą, tak to mogło wyjść lepiej najprawdopodobniej, chociaż... Kto wie, tak niezbadane są ścieżki w kwestii draftów, jednak pierwsza wieża na konto Excel i to jest fenomenalne, tak dalej, jestem daleki od stwierdzenia, że tę grę Excel wygra, ale jeszcze w ani jednej grze nie widzieliśmy Excel, które by w ten sposób rozpoczynało. Sylvan, 2000 sztuk złota przewagi, smok, wieża, Excel wygląda jak realna drużyna. 3 zabójstwa przede wszystkim. Macie 1-0 Akali, która całkiem nieźle rokuje. A? W ogóle Excel dobrze rokuje w tej grze. Sivir, 10 minuta, Essence, River, patrzy na Cajala, a on zaraz będzie miał skończonego Cinderhulka. Naprawdę, jeżeli chodzi o ten early game, podoba mi się to, jak rotują. I zobacz, znowu zwrócę uwagę na wizję. Fnatic ma 2 nędzne wardy, które bronią Bwipo. Cajal widzi praktycznie całą dolną część mapy. Tylko, że to jest ten moment gry, Tomek, kiedy zobacz. Będziesz patrzył bardziej w stronę górnej. Sylvan? I czy się uda?
paczki zużyte. Już nie masz prostych możliwości ucieczki i to nie poświęcając Summonera. Chyba, że Mystic tutaj będzie chciał pomóc kuszować Mikiemu. Pojawia się Buipo, jest Cage'o. Te rotacje również są całkiem niezłe ze strony Excel, ale ta może być błędna. No ja nie wiem, próbujesz na tej środkowej, ale gdyby trafił ten Sonic Wave, to i tak mogłoby to być... tak prawdopodobnie mogłoby się to skończyć źle. Ale mimo wszystko szanuję Broxela za próbę. W międzyczasie jest po prostu obija turret, pojawia się Buipo, ale jest również Mystic w okolicy. I pytanie, na kogo korzyść pójdzie taka sytuacja, bo nie wiem, czy jestem przekonany. Nie no, masz pomoc swojego supporta. To nie może być jeden na dwóch, tak zbyt niebezpieczne to jest i będziemy mieli duża szansa, że kolejne zabójstwo nie trafia Buipo po swoim pierwszym Q. Drugim jednak daje radę. Oj, to może być jednak zabójstwo na konto toplanera od drużyny niebieskiej. Jednak nie pojawi się Caedrill i to może być darmowe zabójstwo dla Nemezisa, na Nemezisie. On jest na flance, tam również Yumi, pojawia się Broxa, to może być sytuacja, w której Fnatic odwraca, ale nie, jeżeli Poppy Copter trafia, żegnam! Fnatic, zapędziliście się panowie i w tym samym czasie warto podsumować sobie pewną statystykę, 6 plate'ów, które wzięło duo Jeskla plus Mystikes. I w ogóle Jeskla z Mystikiem grają jak szefy. Tutaj może Mystik mógł nieco wcześniej odpalić ultimate'a, prawdopodobnie wtedy Buipo nie zdążyłby wyflashować, ale z drugiej strony to jest tylko gdybanie pobożne, a dwie klatki trafione i co Mystika, to jego. W międzyczasie wracamy do live'a i tutaj zobacz, co się dzieje, Sylvan! No, Helisang przez długi czas był uwięziony w tej popie, ale teraz uwięziony jest w kataklizmie Jarvana, a w tym samym czasie Miki wyłączył Broxa, a to są dwa zabójstwa na konto Excel! I czy może jeszcze z tego uciec Midlaner drużyny czerwonej? Raczej nie, ale i tak stwierdzam, że to było świetne. A w międzyczasie Buipo pojedynkuje się z trzema zawodnikami. Jeszcze dołączy do tego Mystic, jeden stun, drugi Immobilize i jest Final Spark! 7-1! Excel zwycięża ponad Fnatic w kolejnej walce i to będą kolejne plejty, jeszcze więcej złota i być może złapany kotek! Posługując się cytatem, który z wielką przyjemnością wyciągnę z wczorajszego castu, miał i kotek HP nie miał. Tak, zdecydowanie wczorajszy mecz utkwił nam w pamięci i to na naprawdę, naprawdę długo, jednak dzisiejszy może się okazać jeszcze bardziej nietypowym. Sylvan, Patryk Piórkowski i spółka w tym momencie wyglądają świetnie, ta Lux naprawdę w rękach Mystika robi dużo. Reckless ledwo złożył Iceborne Gantleta, jest już 13 minuta, powinien zbliżać się do mana, miona mimo to przedłuża swój build i ta łezka będzie dłużej stakować. Patrzę na środek, tam już Gunblade i Miki, mimo tego, że creepów ma mało, to naprawdę indywidualnie i mechanicznie wygląda nieźle. Broxa wyłapany i tutaj bardzo łatwiutko Miki był w stanie poskromić przeciwnego junglera. W międzyczasie Yumi i Aatrox pokazali, jaka jest siła tego duetu. No i oczywiście Reckless, no i pan Reckless upadł. Tomek, tak odnoszę wrażenie, że Fnatic się nie udało zresetować po wczorajszym meczu. Tak ci goście wczoraj, wiesz, tak... Oni tkwią jeszcze w wczorajszej wieście. Wiesz, i dzisiaj było tak, trener im mówi w szatni, panowie, dzisiaj gramy normalne, spokojne League of Legends. I to było tak dobre, Sylvan, że tutaj trafił tą Poppy Expect i przygwoził przeciwnika do ściany. To wygląda, Sylvan, jak mecz dla Exceli. Ekspresje twarzy Buipo od zawsze były intensywne, chociaż Miki teraz wyłapany. Jest tutaj trzech zawodników drużyny przeciwnej. Czy kotek coś poradzi na te Akali? Oczywiście, że nie, chociaż Broxa mógłby zanurkować. To byłoby głupie. Druga wieża. Herald napiera. Jeskla musi mieć ogromną ilość złota w plecaku i chciałbym zobaczyć, ile go jest. Bo zakładam, że zbliża się już do tego Infinity Edge'a i to jest dla mnie najważniejsze. Mystic będzie rushował Athena Holy Grail, ale potem może pójść Ardent i Ardent z tą Sivir na dwóch itemach. To może być pogrom? I rozmawialiśmy dzisiaj z Michałem, że być może tak jakieś Luxy, jakieś Karmy, jakieś Yumi to jest preludium mety właśnie Ardentowej. I o tym już mówiłem, że Riot mocno przy okazji patcha 9.12 postawił na Ardenciarzy, że tak to określę i na pewno to się sprawdza póki co. Niesamowicie pieszczotliwe określenie. Tak, wyobraźcie sobie Worldsy, klasycznie, Kog'Maw, na przykład z Lulu na Dolnej Alei, tak tego mi brakuje. Akurat to bym z chęcią zobaczył. Zawsze byłem fanem Juggernautów, ale o tym jeszcze będziemy mieli okazję kiedyś porozmawiać, ale nie w tym momencie, Sylvan, bo jest smok i mam wrażenie, że Excel nie odpuszcza tempa. No i przede wszystkim Fnatic nie chciałby odpuścić, bo wiedzą, że w końcu będą musieli jakoś wrócić do tej gry, ale jednak smok bardzo szybko podejmowany, Nemezis z paczkami, Miki jednak zatrzymuje Buipo i ten nie będzie w stanie pomóc. Szybko, sprawnie i przyjemnie, ale jeszcze leci Miki! Ograny Buipo! Dopali, 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 dopali.
Mystic trafia Final Spark i Mickey z kolejnym świetnym zagraniem i koreański midlaner pokazuje na co go stać, ale w tym momencie również Expect i Kagel szykują sobie tutaj Q na Nemezisa, chociaż ten z Yumi to na pewno wspomaga jego moc. Poppycopter, żegnam cię kolego, nie będziesz mnie tak za darmo obijał. Dwa w cenie jednego, no. To jest całkiem przyjemny trade. Jest wiele efektów, które sprawiają, że fakt, iż Yumi przypina się do swojego sojusznika, bardziej przeszkadzają niż pomagają, ale nie oszukujmy się, w ogólnym rozrachunku jednak dalej jest dość irytujący dla przeciwnika pasożyt, który bardzo, bardzo mocno pomaga. Szczególnie, kiedy macie w drużynie Ezreala, kiedy macie w drużynie Korkiego. Tak, Yumi będzie świetna. I nawet z Atroxem, bo o tym nie możemy zapomnieć. Yumi jest genialna z bruzerami i tutaj będzie znajdowała bardzo dużą część swojej siły. Fnatic, jeszcze nie wszystko stracone, ale 5000 do tyłu i brak jakiejkolwiek struktury. W 16 minucie, Tomek! W 16! Nie wierzę w to, co widzę. Szczerze Mickey, nie wierzę. Naprawdę ładnie tu ograł Bipo, w sensie szanse na przeżycie były nikłe. Flash, Ignite, Q i nie ma opcji. Ten Atrox musiał uznać wyższość. Nie, stary Atrox by przeżył. Zrobiłby to, ale nie jest to stary Atrox. Tego trzeba umieć o wiele lepiej wykorzystać i co jest najlepsze, patrzycie na Bipo, jego farmę. Jest fatalna. I jeszcze do tego wszystkiego 0-3. Najbardziej chyba Fnatic może być dumny z sytuacji Nemezisa, ponieważ ten całkiem nieźle mu to wychodzi. 170 minionów w 17 minucie, a pamiętajmy, że Korki może się okazać jedynym wentylem bezpieczeństwa Fnatic w późniejszych fazach gry. I Nemezis niejednokrotnie już był głównym carry dla Fnatic. Niejednokrotnie pokazywał na co go stać, ale w tym momencie na co go stać to pokazuje Expect. Zobacz, jakie on wymiany przyjmuje z tym Atroxem i możliwe, że ten layswap ostatecznie skończył się fatalnie. I również... Z naciskiem na możliwe. Tak, jest tak. Uważasz, że nie jest to jeszcze przypieczętowane? Czy ten layswap był słaby? Tak. To jest, wiecie co, to jest piękno, bo jedynek, tak? Na sam koniec rozumiem, dlaczego na przykład w Korei, tam w Korei są best of dwójki? Trzy. Best of dwa było grane tak milion lat temu. Sorry bardzo. W każdym razie rozumiem, dlaczego jednak są gloryfikowane bardziej te wielomeczowe serie niż bojedynki, ale bojedynki mają swój urok. I to jest właśnie on! Na pewno tak. I Mystic niewątpliwie w tym momencie docenia Best of One, bo daje mu nadzieję na pierwsze zwycięstwo. I pamiętajmy, 100 Thieves też nie zostało pokonane 6 razy z rzędu. Amazingowi udało się w Ameryce pierwsze zwycięstwo w 6 meczu zdobyć. I być może Excel nie chce być gorsze niż amerykański odpowiednik. Ten push na topie na pewno w tę stronę idzie, ale Nemezis jest tutaj, żeby poskromić falę minionów i Korki akurat w tym jest świetny. I zobaczymy, czy mu się to uda. Mickey w tym momencie jeden na jednego, jednak teleport zostanie zagrany również to samo. Pojawi się tutaj Atrox, jednak czy byś chciał, to jest dobre pytanie. Fnatic będzie godzinił przeciwników, to może być ich szansa, jednak wybity z dala. To wybity player. Z rytmu Atrox, a co więcej, wieża na środku upada i Jeskla z Mystikiem wzięli już 3 turety w tej grze, Sylvan i ten botlane. Wolę widzieć to niż Sona Taric! Okej. Okay. Drodzy widzowie, co byście woleli? Zobaczyć Fnatic, który nie przegra ani razu w LEC w Summer Splicie? Czy zobaczyć, jak Excel wygrywa na Fnatic, niszcząc ich marzenia o perfekcyjnym splicie? Hashtag Polsat LEC. Hashtag Polsat LEC. Mickey ładnie uniknął tutaj sporej części obrażeń ze stunową Korkiego wtedy, kiedy to było potrzebne, dzięki czemu udało się umknąć i również ten Atrox po prostu powędrował do tyłu, więc... Zgrabnie Excel rozgrywa mapę i to jest chyba najważniejsze. Excel prowadzi mapę, Sylvan. To jest dla mnie kluczowe. To Excel dyktuje tempo, to Excel dyktuje zadania. Zagrania, przepraszam. I to Excel ma lepsze teleportacja. Rzadko o której drużynie można to powiedzieć w LEC w kontekście Fnatic. A jednak okazuje się, że może się czegoś z dnia na dzień nauczyć. A teraz jednak dolna, ale Expect, przykro mi bardzo, będziesz miał małe szansę, mimo to tarcza jeszcze przyjęta, pojawi się tutaj Mystic, jeszcze więcej tarczy, oj, było blisko! Pojawi się Jeskla, Broxa bardzo dużo obrażeń przyjmuje na swoje konto, Mysticowi udaje się uciec, to będzie zabójstwo na konto Excel z resztą, kolejne Broxa razem z supportem, drużyny Fnatic chce uciec i nie jest w stanie double kill na konto Jeskli! Dwóch za dwóch ostatecznie, co delikatnie faworyzuje Fnatic. O, tak, masz rację, dwóch za trzech, no zapomniałem o kotku. A to z kolei oznacza, że Excel utrzymuje presję. Następnym smokiem będzie Infernal, jeszcze chwilę na niego poczekamy. To, co jest ważne dla Fnatic, zabójstwo trafiło w ręce Rekleksa. Troszeczkę pogubił się Mystic w tym całym zagraniu. Z tym Final Spark prawdopodobnie powinien był po prostu uciekać. Kurczę, ajajaj. Nie ciągnęli tego dalej. Podoba mi się, że duch gdzieś tam angielskiego... Kibicowskiej. Tak, że jednak kibicują, jakby to był mecz jakiegoś klasycznego sportu.
To jest piękne. W Anglii ogólnie, jeżeli chodzi o sporty tradycyjne, jest bardzo, bardzo duże zaangażowanie fanów. Jeżeli chodzi o rugby naturalnie, w ogóle w całej Wielkiej Brytanii to jest bardzo popularny sport, ale przypominam, że w Anglii jednym z najpopularniejszych sportów jest piłka, znaczy najpopularniejszym sportem by far jest piłka nożna i kultura kibicowska jest bardzo rozwinięta od tego, co działo się kilkadziesiąt lat temu, czyli nożowania do tego, co jest teraz. W sumie chyba najwięcej zespołów piłki nożnej, jakie znam, to są angielskie. Liverpool jest angielski, prawda? Tak. Jest no. Z takiego miasta, które nazywa się Liverpool. Ty rzeczywiście. Okej. Okej. Manchester United jest z Manchesteru. Prawdopodobnie masz rację. A okej, to ja mam dla ciebie podchwytliwe pytanie, Steven. Skąd jest Manchester City? Okej. W sensie strzelam, że nie z Manchesteru? No i tutaj byłbyś w błędzie. Tak czy owak, Excel prowadzi 6 tysięcy prawie na ich koncie ponad przeciwnikiem. Czy Miki będzie szukał solowego zabójstwa? To nie byłby dobry pomysł, bo tam znajduje się Broxa i zobacz, że może zaraz ta Akali być wyłapana. No, myślę, że to by było dobre spotkanie właśnie dla Mikiego. 3 poziomy różnicy. Miki, uważaj. Patrz, będzie próbował Broxa! Okej, chyba Lissingra na wysokim pingu. Chyba Miki. Tak. Uratuje się tutaj Shuriken Flipem i nawet nie zainwestował w to wszystko Ultimate'a Sylvan, ta Akali została wykopana w stronę bezpieczeństwa. Excel będzie grał dookoła na Shora, mają niezłą wizję, chociaż ten jeden ward na pewno im przeszkadza. Zostanie wyczyszczony. Oprócz tego Fnatic ma tutaj absolutną ciszę i proszę, to będzie rozpoczęcie walki, a Miki ma flankę i Broxa nic o tym nie wie. Ten pink ward powinien mu uświadomić, że coś tu się szykuje. Czy mogą tego dokonać zawodnicy Excel? Zobaczcie, gdyby tylko zatrzymali Broxa, a ten jednak i leci do to. Przodu, wykopnięty przez Ultimate Poppy! I teraz Smite, tylko Smite, to jest Baron na konto Excel! Ale muszą jeszcze wygrać walkę, zobaczcie, Nemezis ma naprawdę dobrą pozycję, żeby strzelać, Kaydrill musi stąd uciekać! Oj, uciekajcie panowie, Miki i Mystic, po prostu zostańcie przy życiu! To było już lekko greedy, ale plan był, wydawało się być, wybitny! Plan był niezły, ale egzekucja dość słaba i często te słabsze drużyny na Baronie się gubią i nie wiem, czy zauważyłeś, Jeskla był po zewnętrznej części tej walki, a to z kolei oznaczało, że Bój pomógł po prostu na niego usiąść. Zobaczymy to jeszcze raz. Przede wszystkim zużyty Spell Shield oznacza, że zaraz będziesz w tarapatach i biorąc pod uwagę to, że Nemezis jest tutaj z bombkami i Bój, zobacz, jedno trafienie z Q, drugie trafienie z Q, trzecie trafienie Q, wszystkie staki trafione w AD carry drużyny przeciwnej, to nigdy nie powinno się było wydarzyć. Jeskla miał 3 przedmioty Sylvan. Ta Sivir mogła tutaj wyczyścić walkę, zamiast tego sama została po prostu zmieciona z powierzchni co ziemi. Co gorsze, tak ona miała 5-0-2. Gruby shutdown trafił na konto zawodników Fnatic. Oddałeś mimo to grubą kapuchę. Mimo to Nashor po stronie Exceli. Mają 2 minuty oraz 30 sekund, żeby go wykorzystać. Póki co ten powerplay nie jest najlepszy, bo minus 2000 złota to nie jest ta ilość, którą chciałbyś zyskać z Nashora, ale istnieje szansa, że przy wcięciu kilku wież może otworzenie jakiegoś inhibitora. No, jeżeli uda im się wziąć chociażby jedną tier 2, ja będę zadowolony, naprawdę. Tak, biorąc pod uwagę, że szczerze, z tą Sivir powinni brać więcej i też Akali na speed pushu w tym momencie. Nie wiem, czy jest ktoś, kto jej dorówna, może Nemezis, bo zobacz na jego przedmioty i to klepto definitywnie przyspieszyło Korkiego. Essence River, Trinity Force i jeszcze do tego Hexlinker. Musisz się wystrzegać mocy, która najprawdopodobniej ma potencjał, żeby cię wymazać z mapy i podoba mi się, że poniekąd twoje marzenie o wzięciu więcej się spełnia. Oj, spełnia się, bo zobacz, że nie ma tutaj Nemezisa, również nieobecny był Hylissang. Oni po prostu podprowadzali falę na topie i ta tier 2 musiała upaść. A to z kolei oznacza, że Excel będzie pierwszy w rotacji na bota, to jest prawdopodobnie druga tier 2. Teraz tylko wysłać kogoś na topa, żeby zgarnął tam falę i wygląda to nieźle, bo szybko naprawiłeś problem z powerplay. Piękna sprawa, to może, mogą być nawet zabójstwa na środkowej, ale jednak czyżby Expect ze świetnym wejściem! Również Kaydrill, Ultimate do tego wszystkiego zagrany przez Mystic, jednak Broxa może być tutaj realnym problemem. Czy może to wygrać Excel? Oczywiście, że tak, pierwsze zabójstwo na ich konto, lecą dalej! Oj, te chłopaki z Anglii się nie poddają! I zobacz, Bujpo już nie ma Ultimate'a, te tarcze od Mystica naprawdę dużo leczą, ale punkty zdrowia odebrane i to z kolei oznacza, że Reckless z Nemezisem i ich połk chyba po prostu obronią turret. Chociaż będziemy czekać, Prismatic Barrier, zobacz na te tarcze. Jedno dobre W może oznaczać dużo punktów zdrowia tej wieży. Czy to może być, tak nie no, 10 sekund do Broxa? Jest nie ma naprawdę sporo obrażeń. Expect, tarcza, jedna, druga, teraz w tarapatach i zobacz, że te obrażenia są po prostu ogromne. Ale dobrze się przed tym obronili, będą uciekali, wiedzą, że muszą, nie mają innego wyboru. Szczególnie, że całkiem solidnie spowalnia tutaj. Support drużyny niebieskiej. Wow, Mystic ma sporo obrażeń.
ten Boomerang Blade chyba jeszcze tam dołożył swoich. Mystic na pewno tego już nie przeżyje. Może nie trzeba było inwestować tutaj całej rotacji, nawet jeżeli udało ci się kupić heala od Helisanga. Fnatic broni wieży inhibitorowej, ale to nie jest komfort, Sylvan, to nadal jest troszeczkę desperacja. Ale Reckless, jak wkład cały ten mecz ma, no wieża przynajmniej na midzie. Na pewno to nie jest mapa Recklessa. Tu chyba możemy się zgłodzić jednogłośnie. To również nie będzie smog specjalnie dla Excel, ale też niezbyt wybitny dla drużyny Fnatic. Jednak teraz powtórka z całej walki. I mieliśmy go zaznaczonego na grafice, bo uważamy, że jest świetnym top lanerem i potwierdza to w tym spotkaniu. Miał kilka kluczowych wejść tutaj również. Bezpieczeństwo dla Jeskli przede wszystkim i to udało się Expectowi zapewnić. Oprócz inicjacji na Buipo, również ochronił swojego strzelca. Naprawdę ta pobój wypada nieźle. Jestem pod mega wrażeniem. Przy czym jeszcze w sumie ani razu nie widzieliśmy, żeby miał do czynienia z Yumi. A chciałbym tego doświadczyć właśnie tutaj. Szczególnie, że jak często widujemy obecnie pop, nie? Częściej, coraz częściej. Coraz akurat, częściej. Ale nadal rzadko. Tak czy owak, wydaje mi się, że Excel troszeczkę przesadziło z tym oblężeniem. Chyba należało wrócić wcześniej, zresetować, wziąć falę. Zwłaszcza, że po prostu ten upadek był tutaj konieczny. No i ten Final Spark, to mi się nie podoba. Mystic powinien był po prostu zwiewać. Mam wrażenie, że się lekko poczuł. Możliwe. Ostatecznie kupił uzdrowienie od Yumi, ale chyba nie było warto, biorąc pod uwagę to, że za jego głowę również sporo mamoty trafiło. Tak. Przeciwnej. To, co jest na pewno ważne w kontekście Mystica, nie zbudował Ardenta, a Redemption, więc to jest bardzo teamfightowy build. Będziesz szukał tej potężnej walki i wyleć przy okazji następnego takiego oblężenia, wszystkich wyleczysz tym Redemption. Będę tego oczekiwał, ponieważ teraz Broxa wykupuje naprawdę dobrze Jeskle. O, Jeskla szybko wyłączony, on był przecież głównym filarem drużyny Excel. Nie ma tutaj w ogóle Expecta, nie ma możliwości na podjęcie jakiejkolwiek walki, po prostu się muszą wycofać. A jednak Mystic zamknięty ponownie zresztą i Fnatic pokazuje, dlaczego są całkiem nieźli w League of Legends, nawet kiedy są przyparci do muru. I świetnie wykorzystują Yumi. Nie wiem, czy zauważyłeś, jak sprytnie cały czas Helisang podróżuje pomiędzy jednym towarzyszem broni, a drugim, jak używa Prowling Projectile. Za każdym razem jakiś kluczowy cel jest trafiany i spowalniany. Tutaj Jeskla po prostu idealnie wykopany przez Broxa, ale nie wiem, czy właśnie Prowling Projectile nie zdjęło z niego Spell Shielda, więc to będziemy weryfikować na powtórce, jeżeli takowo otrzymamy, ale na pewno Fnatic trzyma się nieźle, biorąc pod uwagę stan rozgrywki jeszcze kilka minut temu. No pamiętajmy, że tracili aż 5000 sztuk złota, w tym momencie jedynie 2 i Proview. Chcę to zobaczyć, szczególnie, że jest to Proview Broxy. Oj, aż ten kopniak był ładny i zgrabny. Naprawdę mi się to podobało, ten zawodnik. Na postaciach różnych potrafi się pokazać świetnie, ale Lee Sin jest akurat jednym z jego najlepszych losów. Nie oszukujmy się. No dlatego mówiłem, tak w drafcie Broxa dostał swój komfort, Buipo też dostał naprawdę niezłą dla siebie postać. Pojawiło się kilka pików, z których moglibyśmy znać Fnatic, a jednak early game i mid game wyglądały naprawdę tak. W sumie 29 minuta to powinien być jeszcze mid game, ale chciałbym zauważyć, że 4 smoki zostały wzięte, mnóstwo zabójstw wpadło, trochę została przyspieszona ta rozgrywka. Zdecydowanie. Nemesis i Yumi. To jest ten duet, którego będziesz się obawiał. Pamiętajmy, że w late game ta Yumi zapewnia tobie sporo Adaptive Force, ale również sama sporo otrzymuje, a to z kolei oznacza, że będzie więcej leczyć, więcej obijać. Duży problem dla Excel, zwłaszcza, że Fnatic dookoła tego Nashora rozpościera swoją wizję, rozpościera swoje ramiona i mówi, my chcemy przygarnąć to wzmocnienie. Jeskla. Z fail spell shieldem. Tak, chciałbym, tak, mogą chcieć, ale która drużyna się nie podejmie Barona, Tomku, tak, może pożałować, to jest najpiękniejsze. Tutaj Illuminar jest wypisany na ścianie. Cage'o. Bity, ale będzie zaraz inicjował. Nemesis może być w tarapatach, a jest tutaj Broxa. Polanka z teleportacją. Expect ze świetnym teleportem. Oj, zawodnicy Fnatic się sypią w posadach. Broxa również mógłby zostać włączony. Gdyby tak się stało, to byłby świetny outcome dla Excel. Jednak nie posiadają swojego junglera, więc nie ma możliwości za bardzo na podjęcie Barona. Chyba, że jeszcze Buipo by się zajęli. Buipo zamknięty w klatce. Miki od jego pleców nie spodziewał się tego. Trzy zabójstwa, czyżby miały się zadziać? Miki z ultimate'em dogoni przeciwnika, a nawet nie będzie jeszcze musiał... Jeszcze zabierę Klesa potencjalnie. Zobacz, Sylvan, że w tym momencie Fnatic jest naprawdę w tarapatach. Obijany strzelec, jest tutaj Expect. Pytanie, czy będzie Excel szło po Nashora, czy zdecydują się na Inhibitor? Tak, obie drużyny nie posiadają Barona, ale myślę, że Inhibitor byłby świetnym zabezpieczeniem najbliższych minut i te obrażenia w wieży. To będzie Inhib, Sylvan, Excel jest bardzo bliskie tego, co chcieliby osiągnąć. Miki trafił tutaj Shuriken Flipem, ale Reckless z Yumi to jest naprawdę potężne zestawienie i zobacz, on agresywnie z Arcane Shiftem, agresywnie z Mystic Shotami i Miki! Oj, może próbować, ale to nie był dobry pomysł! Expect z szybką reakcją, ale starczyło czasu, żeby się wyswobodzić.
I Reckless naprawdę tutaj testuje limity, ale najwyraźniej dobrze mu to idzie. Czy ktoś ma teleportację? Tak, Nemesis leci. Czy ma paczki? Nie, tylko homeguardy, ale jest tutaj Cager i to chyba rozbroi sytuację. Słaby pomysł, chyba że chciałbyś odwrócić całość, to może nie być dobra outcome. Chyba że jest Reckless, zostanie szybko wymazany, jest Final Spark, ale nie trafiony i Mystic. Reckless leci dalej. Tymi double, z tymi Mystic Shotami. Jeszcze Ultimate! I trusz od baraż rzeczywiście trafiło. I śmialiśmy się wcześniej Sylvan z Recklessa, ale ten teamfight zagrał jak szef. Ilość obrażeń, którą z siebie wyrzucił, to było po prostu piękne. I to może nawet przysporzyć Barona Fnatic. A chciałbym wrócić do tej poprzedniej akcji. Nie wiem, czy zauważyłeś. Poppy wbiła Nemesisa w ścianę, którą postawił Cagel. W trakcie, w którym Poppy użyła swojego E, Cagel użył kataklizmu, przez co Nemesis w połowie tej trasy, że tak powiem, uderzył w ścianę. To było absolutnie perfekcyjne, ale również absolutnie perfekcyjnym będzie ten nasz dla Fnatic, zwłaszcza, że teraz jeszcze gonią. Tak, radziłbym wam stąd uciekać, panowie, ponieważ może być dużym problemem ten smog. I chyba wrócą do tego Sylvan. Już tak wierzyłem, już marzenia naprawdę były piękne i trzy infernale. Tyle brakowało. Trzy infernale są piękne, ale kiedy pan Reckless wzywa, moim honorem jest niszczenie teamfightów, tak powiedziała Fnatic, i ostatnie dwie walki na ich korzyść. Okej, okay, to jeszcze nie jest koniec. Tak, jeszcze muszą naprawdę wiele spuszować, w sumie 20 kilka sekund tylko do Tuplanera i Junglera Excel. To jest całkiem sporo. Okej, okay, jest. Ale Inhibitor niech wezmą. Zobaczę Nemesisa, zobacz jak on leci, jest prawie wyczony! To nie powinno mieć miejsca. I Miki również musi się wycofać z AD Carry. Mogliście mieć szansę, panowie z Excel. Tak, gdybyście w ten sposób rozgrywali każdy mecz, być może nie mielibyście już dzisiaj 0-5, a być może nawet 0-6, ponieważ na to się zapowiada Baron, jest zbyt potężny. I od tak Fnatic na raz skończy tę rozgrywkę. Mystic miał swoje momenty. Czy aby na pewno? Jeskra miał swoje momenty, próbują wrócić. Tak, jeszcze kupią trochę czasu. Bipo ma bardzo mało punktów zdrowia, nie ma dosłownego ultimate'a. Gdyby Excel miał tutaj troszeczkę więcej obrażeń, tak jak mówiłem, gdyby miał dosłownego etykiery, druga wieża przy Nexusie padnie, czy to na pewno będzie koniec? Excel, dajcie nam jeszcze trochę powodów do radości, proszę! Miki ma tutaj szansę zadać obrażenia, ale nie ma ultimate'a i to chyba jest martwa próba, dokładnie tak. Triple kill na koniec dla Bipo. Och, mój ci książę, gdzieś ty jest. Upadłeś.